Dzień dobry, pytacie się jak dzisiaj u mnie w ten tłusty czwartek, ile tych pączków przerobię, ha ha ha, dobrze byłoby gdybym tych pączków sporo przerobił. Za karę za 6 tygodni jak wiecie, 6-7 tygodni wiecie dokładnie 20 marca, o ile nic nie wyskoczy po drodze, jakiś tam zaostrze, nie będzie mam wyjść i lacie. A zamiast tych pączków, no to co, no zastąpiłem akurat to tymi znakami swoimi, takimi akurat dzisiaj. Chłopaki z Olimpu mi nadesłali całych kilka pudełeczek. No i musiałem wszystkie swoje ulubione czekoladki odstawić. No gdybym mógł, to bym oczywiście, że z 10-15 sztuk przerobił. A że ja akurat wychowany jestem na krowim mleku i na prodziżowym cieście, albo na drożdżowym. Od najmłodszych lat, jak zawsze gdzieś tutaj weekend przychodził, to mama zawsze dwa prodziże ciasta wstawiała, robiła to, no i my zawsze akurat czterech chłopów w domu, bo to zasiadaliśmy. Ja, moi dwóch braci, ojciec, do tego jeszcze chłodne, zimne mleczko, no i przerabiało się te dwa prodziże, ewentualnie ciasto drożdżowe. No a teraz od kilku tygodni dla mnie to kara jest akurat i czasami oczywiście, że sanie mam, więc zamiast tej czekolady to sobie biorę właśnie takie snaki. One smakują tak jakby wafle, nie potrafię tego dokładnie opisać, jakieś kokosowe czasami to są to akurat taki proteinowy snak białkowy i to smakuje rzeczywiście jak naprawdę dobry wafelek. No są czekoladowe, ten jest orzech laskowy, jeszcze inny, ale ten mi najbardziej smakuje i mówię: Sławek, przysyłaj mi snaki, bo w nocy mam ssanie. Jeżeli mnie ssanie złapie, oczywiście, że mam takie napady, jak baba w ciąży czasami. Więc mówię, od razu koło łóżka stoi takie pudełeczko i karton mleka stoi. Więc trzy sztuki takie w nocy sobie przerobię i od razu jestem zaspokojony. Można powiedzieć, nie wiem, tym cukrem. To jest akurat bezcukrowe, są takie węglowodany i białko takie czyste. A jeżeli nie mam tego, no to gazowana, chłodna woda z miodem sobie biorę i uzupełniam te braki cukru. Dlatego, że jak organizm trzeba cały czas ten cukier przyjmować, ja przyjmowałem tego cukru momentami dużej ilości. Budziłem się i 3-4 czekolady potrafiłem w nocy truskawkowe, jak wiecie, przerobić. Już nie będę mówił jakiej firmy, ale kiedyś ta firma przysłała mi całe pudełko tych czekoladek, które bardzo lubię. A teraz, no taka można powiedzieć kara i nie kara, dlatego, że im mniej tego cukru paskudnego w siebie rzucam, no to lepiej mi się chodzi, no wypiję sobie rano bezcukrowej pół kawy, już jestem taki pobudzony, no i zdrowszy jestem i nie męczy się człowiek, jakoś troszeczkę inaczej ten organizm pracuje i to jest odczuwalne, po 2 tygodniach odstawienia cukru, soli, tylko minimum, oczywiście, że mózg potrzebuje tych węglowodanów soli, ale tych bardziej czystych węglowodanów. No ja już 2 tygodnie temu miałem chyba ze 131 kilo, już zjechałem do 124, jeszcze ze 2-3 kilo muszę urwać, dlatego że mój przeciwnik to wielkie, wielkie chłopisko będzie, tak ze 130-140 kilogramów, więc będzie to walka, podpowiem wam, w kategorii Open. Ja już mniej więcej wiem, kto to może być. Już tak jestem prawie pewny na 60%, ale nie moja rola jest ogłaszać, kto nim będzie. O, i jeszcze pytacie się akurat teraz, godzina 16, już co miałem zrobić, to zrobiłem. Jeszcze co tam uzupełniasz? No jest teraz godzina podwieczorko, oczywiście, że już w pudełeczku, no w pudełeczku, z pudełeczka wysypane na talerz. Tak jak już mówiłem wczoraj, akurat od dłuższego czasu współpracuję tutaj z lokalną firmą Burak Dieta. Fajne jedzonka dla mnie, zawsze robię to, co im rozpiszę. No i jeszcze sobie uzupełniam, o akurat czymś takim, B12 sobie dorzucam, no na odporność cynkowir sobie dorzucam, 3 takie witaminki zawsze po południu. B12, Forte, dorzucam sobie, cynkowiru sobie troszeczkę i tutaj przede wszystkim w takim okresie zimowym, gdzie tego słoneczka bardzo mało jest. Zobaczcie, dokładnie opakowania nie mam tego. To jest Goldwit z witaminką D3, tu dokładnie jest 4000. No ja sobie biorę ze 3-4 takie kapsułeczki codziennie. Uzupełniam suplementy diety, dlatego że w tym jedzeniu czasami nie dostarczysz takiej ilości, jaki organizm potrzebuje. 100-kilowy, ja akurat pracuję na 110% swoich możliwości. Więc trzeba skądś to dostarczyć. Ktoś powie z jedzenia. Ile można jeść? A ja oczywiście nie mówiłbym, gdybym nie miał na ten temat wiedzy.
Jestem w sporcie zawodowym już 24 lata. Ogólnie trenuję prawie 35 lat. Swoje ciało znam jak własne 5 palców, więc moje ciało od waszego nie różni się aż tak za bardzo. No różni się, no bo jestem duży, wielki chłop, tak jak widać. No teraz mam 123-4 kg, ale no organizm ludzki jest bardzo podobny i tak samo działa wasz organizm na witaminę D, czy na witaminę B, czy na inne witaminki, tak jak cynkowir, i są to akurat suplementy takie odpornościowe, gdzie po prostu pomagają może ten układ odpornościowy wzmocnić, i na tym to wszystko polega. To się nie zabezpieczysz, to nie jest tabletka cud, witamina cud, że was wyleczy. Nie, tylko ten wasz układ odpornościowy wzmocni. No i podczas takich treningów, gdzie wywalasz z potem praktycznie wszystkie minerały, wszystkie witaminy później, no to się dostarcza właśnie w ten sposób. Oczywiście jedzenie jedzeniem, no ale jeszcze skądś trzeba troszeczkę dostarczyć. Robiłem sobie badania i moje badania są dosłownie książkowe. Za którymś razem wam całe badania od A do Z pokażę. No i tym niedowiarkom po tylu latach brania chemii, niech będzie, że waszej chemii, pokażę wam, że moja wątroba, moje nerki, wszystko mają się bardzo dobrze. I mając swoje lata, jakie mam jeszcze, bardzo dobrze zasuwam, ale sobie postawiłem w pewnym stopniu, w pewnym wieku swój słupek, którego już nie będę przekraczał i ustąpię miejsca młodym. Ale jeszcze nie teraz. Tak jak powiedziałem, jeszcze dostarczę wam troszeczkę emocji i gryzienia paznokci. No oczywiście nie tylko wam, ale i moim rodzicom. Pozdrowionka, Fudzian.